Szanowni Państwo, mamy sensacyjne doniesienia. Niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung przynosi w piątek informacje, które nie są dobre dla Donalda Tuska. Niemcy kolejny raz się mogą cieszyć, Polacy mogą się martwić, zwłaszcza polscy rolnicy. Na łamach niemieckiego dziennika czytamy, że premier Donald Tusk dogadał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w sprawie zgody na podpisanie umowy Mercosur. A przecież pamiętamy, co Donald Tusk mówił w Polsce, że nie będzie zgody polskiego rządu na podpisanie tej umowy. Okazuje się, jak ujawnia niemiecka gazeta, że toczyły się w tej sprawie ostatnio rozmowy na poziomie Tusk von der Leyen. Von der Leyen rozmawiała też z innymi przywódcami europejskimi. Co Donald Tusk obiecał przewodniczącej Komisji Europejskiej i dlaczego to jest niedobre dla polskich rolników? O tym nowy materiał. Zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o cztery rzeczy. O łapki w górę i komentarze, bo to jest bardzo dobre dla algorytmu YouTubeowego. O jak najdłuższe oglądanie naszych materiałów, najlepiej do samego końca, bo to najmocniej wybija nasze filmy po całym YouTubie. Oraz o subskrypcję. Kochani, jesteśmy coraz bliżej wbicia 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Daj suba na złość Tuskowi. Niech kanały konserwatywne rosną jak najlepiej na polskim YouTubie. Z całego serca kłaniam się Państwu wszystkim wspierającym, subskrybującym, każdemu z Was. No i jedziemy, kochani, z tymi informacjami. Ja powiem szczerze, sam jestem w szoku. Jestem absolutnie w szoku po tym, co przeczytałem, no bo jak napisał już na systemie X Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł PiS, Niemcy wsypali Tuska. Frankfurter Allgemeine Zeitung ujawnia, że Ursula von der Leyen załatwiła z Tuskiem zgodę na umowę Mercosur. Na razie może jeszcze poudawać sprzeciw Donald Tusk. To tak jak z tym budżetem. Czyli budżet mamy naprawiać według Unii Europejskiej dopiero po wyborach prezydenckich. I tak samo ma być z umową Mercosur. Teraz ma polski rząd udawać przed społeczeństwem, że nie będzie tej umowy, że oni się na to nie zgodzą, a później ją poprze. Czy tak mamy to wszystko rozumieć? Jak dodaje Paweł Jabłoński, zgoda zostanie wyrażona po wyborach prezydenckich. I co wy na to, koalicjanci z PSL-u, pyta Paweł Jabłoński, a co dokładnie czytamy w gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung? Według doniesień von der Leyen prowadziła w ostatnich dniach rozmowy z Macronem, Tuskiem i innymi osobami na temat umowy handlowej. Tutaj dodam od siebie, Francja od początku jest przeciwko. Tamtejsi rolnicy mocno protestują przeciwko umowie z Mercosur. Polska też miała być przeciwko po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze, tak, stwierdziło nie dla tej umowy. Politycy Konfederacji również są przeciwko tej umowie. I co czytamy dalej w dzienniku FAS? Początkowo nic nie było wiadomo na temat treści ani ewentualnych szczegółów i wzajemnych umów. Oczekuje się jednak, że, i uwaga, Tusk będzie mógł ruszyć z tematem i zgodzić się na porozumienie po wyborach prezydenckich w maju 2025 roku. Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla niemieckiej gospodarki. Moi drodzy, a co Donald Tusk mówił wszystkim Polakom, a szczególnie osobom zainteresowanym umową z krajami Mercosur? Co mówił w listopadzie? Posłuchajcie. Polska nie zaakceptuje porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a wspólnym rynkiem południa Mercosur w obecnym kształcie. To rzeczywiście są niezłe informacje, to są niezłe doniesienia, a wiecie, szanowni państwo, kto najbardziej za tą umową w ostatnim czasie lobbował i kto domaga się od von der Leyen jak najszybszego podpisania tej umowy? Niemcy. Niemiecki rząd, kanclerz Olaf Scholz, niemiecka minister do spraw zagranicznych domagają się, żeby jak najszybciej ta umowa została podpisana. Nawet kanclerz Olaf Scholz cieszył się, że to będzie wspaniała umowa, wspaniały handel wymienny i korzyści dla niemieckiej gospodarki. O co chodzi? O niemiecki przemysł motoryzacyjny, który należy ratować. Oczywiście zdaniem Niemców. Niemcy chcą ratować ten przemysł. Po prostu niemiecka motoryzacja będzie sprzedawać swoje produkty, swoje samochody, pewnie też te samochody elektryczne do krajów Ameryki Południowej, a w zamian za to do całej Europy będą przyjeżdżać produkty
rolne produkty, owoce, warzywa, wszystkie te rzeczy uprawiane przez farmerów, hodowców, rolników z krajów Ameryki Południowej. Bardzo mocno ucierpią na tym polscy rolnicy. Ja pamiętam, robiłem kilka tygodni temu wywiady na ten temat z panią europoseł Anną Bryłką, z Jarosławem Sachajko, z Krzysztofem Ciecióro, byłym ministrem, wiceministrem rolnictwa. Każda z tych osób, choć z innych formacji, frakcji, mówiła jedno. Ta umowa jest niekorzystna dla polskich rolników. Ucierpią hodowcy mięsa, ucierpią plantatorzy, ucierpią rolnicy. Wszystko tu jest dla nas niedobre. Po prostu tanie produkty, jak mówił mi Krzysztof Cieciura, z krajów Ameryki Południowej, a przecież jeszcze wjeżdżają różne rzeczy z Ukrainy do Europy, tak? Bez wymogów, bez tych samych standardów, które muszą spełniać rolnicy z Unii Europejskiej, te produkty bez tych wymogów, czyli taniej produkowane, będą wjeżdżać do Europy i zapełniać europejski rynek. Jak to ma być dobre? Jak to ma być logiczne? I zobaczcie na to, co pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na teraz nie, ale potem po wyborach prezydenckich mają się toczyć rozmowy. Matko Boska. Słuchajcie, ja tu mam jeszcze taki komentarz. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, SDP, w ostatnich miesiącach nalegał, aby po ćwierćwieczu negocjacji wreszcie doszło do skutku. Właśnie ta umowa. Minister spraw zagranicznych Anna Baerbock wezwała w środę von der Leyen do zakończenia negocjacji. Szczyt Mercosuru jest prawdopodobnie ostatnią ku temu okazją. I jeszcze raz podkreślę to, co jest w tym artykule. Oczekuje się jednak, że Tusk będzie mógł ruszyć i zgodzić się na porozumienie po wyborach prezydenckich w Polsce w maju 2025 roku. To jest tak samo jak z tą procedurą nadmiernego deficytu. W przyszłym roku Komisja Europejska mówi tak, Polska jako jedyny kraj nie musi przyspieszać z likwidacją deficytu. Może wolniej sobie ten deficyt zmniejszać, ale potem już pełna para. Czyli co? Znów wybory prezydenckie. Umowa Mercosur, wybory prezydenckie. Deficyt budżet, wybory prezydenckie. I Polacy się mają dać na to nabrać? No ludzie święci, przecież to jest jakaś paranoja. Niemcy wprost wysypują plany Tuska, wsypali Tuska, że tu mówimy coś innego, a za granicą robimy i mówimy coś innego. Który Donald Tusk jest prawdziwy? Ten, który mówi Polakom prawdę, czy ten, który mówi prawdę Niemcom? Naprawdę wygląda to źle. Zapłacą za to rolnicy. Ja pamiętam, na początku tego roku ten kanał dzięki rolnikom ruszył. Taka jest prawda. Ruszył, ponieważ były wielkie protesty rolników i te tematy rolnicze wybiły ten kanał. Pierwszy gigantyczny film z dużą oglądalnością na kanale Analiza Polityczna to był film, jak Tusk wymanewrował w pole rolników. Miał ponad 80 tysięcy wyświetleń. Tak to było i jak widać, rolnicy kolejny raz będą zmuszeni wychodzić na ulicę, co już się zapowiada, bo już i francuscy, i polscy rolnicy krzyczą coraz głośniej. Wyjdziemy na ulicę protestować, jeżeli takie umowy będą wchodzić w życie. Trudny czas przed Donaldem Tuskiem, trudny czas przed całym polskim społeczeństwem. No i kochani, to tak jeszcze na koniec, kto dotrwał. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim patronom i wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Wam się należą szczególne podziękowania, ponieważ swoją złotóweczkę dorzucacie do działalności tego kanału, do naszego przedsięwzięcia. Kłaniam się wszystkim z Państwa i jesteśmy w stałym kontakcie. Do zobaczenia.